O kurde, aparat! Witajcie w tym jakże pięknym ostatnim dniu 2018 roku. Powiem wam, Jarek to tak średnio lubi strzelać petardami, ale jak był młody, to go zawsze interesowało, jak to wysoko leci, jak to działa. I teraz, mając kanał na YouTubie, będzie w stanie może jakieś doświadczenia zrobić czy coś. Dobra, lecimy, zobaczymy. Co tu się stanęło? Wszystko już mam na tarce zapakowane, możemy jechać. Tak, dojechałem. No cóż, na początek powiem wam, że ogólnie w ogóle nie jestem za strzelaniem petardami, nigdy mnie to nie kręciło, ale zawsze się zastanawiałem, czy dałoby się wykorzystać te petardy do czegoś innego na przykład. I ja myślałem ostatnio nad założeniem do takiej petardy cienkiej sznurka, żeby zarzucić na za drzewo, żeby nie rzucać czymś jakimś, kurde, wiecie o co chodzi, do ścinania drzewa, żeby się w lesie nadało wykorzystać. Samą tą rakietę, już bez tego wystrzału końcowego, tylko do wyniesienia linki. Teraz właśnie zobaczymy, podepnę linkę. O kurde, Jarek, no. Wezmę tą największą. Zobaczymy, czy wyniesie linkę w powietrze i czy jeszcze drewienko pociągnie do góry. Dobra. Tu sprawa wygląda tak, że petarda jest duża i będę musiał dalej odbiec. Więc jeszcze uruchomię jeden aparat. Mam nadzieję, że będzie właśnie widać ten rozwijający się przewód. Widać. Przede wszystkim maska na głowę. I odpalamy. No cóż, będziemy czekać. Co tu się stało? Chyba nic nie odleciało nawet. Zobaczę na spowolnionym tempie. To jeszcze mam jeden pomysł. Sznurek okazał się za ciężki. Nawet nie rozwinęło się do tyle, żeby pociągnęło drewienko. Ale to nic, mam jeszcze jeden pomysł. Zobaczcie, ten sznurek będzie lżejszy, a oprócz tego tylko wezmę, żeby odwijał się od środka, i tu przypnę do niego, przypnę tą dużą petardę. Zobaczymy, ile sznurka się odwinie. Pięknie. Teraz zobaczcie, można zmierzyć odległość, na jaką rozwinął się sznurek. Zaraz tak zrobimy. Dun, 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 dun. O kurde, wysoko. O, chyba już. Jeszcze. Dobra. Chyba już. Liczę kroki. Raz, dwa, trzy, cztery. 11, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 34, 35, 36, 37, 38. Około 40 metrów. Ale sznurek, jak się stąd rozwijał, to też na pewno stawiał jakiś opór, więc pewnie bez sznurka poleciałaby wyżej, może 50, ale i tak nie myślałem, że to tak, kurde, leci wysoko. W mieście to by można było sprawdzić na przykład, czy poleci wyżej niż 10-piętrowy blok, no ale mam nadzieję, że to było akurat udane doświadczenie. Jarek, ty tak hałasujesz, a tu pewnie zwierzyna jest jakaś leśna. No pewnie, że jest, ale powiem wam, że tu myśliwi i tak strzelają, to ta zwierzyna jest przyzwyczajona. Ja tam nikomu tu krzywdy tym nie zrobię. Ja wam mówię, ja nie lubię tam petard bardzo, tylko chciałem zobaczyć z czysto technicznego punktu widzenia,
czy dałoby się na przykład petardą zarzucać linkę na drzewo do ścięcia, do ścinki drzewa. Ściu jeden mnie wynajął, bym mu drzewo jakieś ściął. Leci ponoć na chałupę, więc i traktor muszę wziąć. Jestem dobry w tym temacie, linę długą również mam. Wytnę klina i poleci tam, gdzie będę właśnie chciał. I dzień jakoś minie, a potem pieniądze wszystkie wziąć za robotę. Także zwierzyna jest przyzwyczajona. Taka petarda to pierwszy raz w 97 albo 8 dostałem takie coś i nie wiedziałem nawet jak się z tego strzela, powiem wam. I wiecie co zrobiłem? Zaaplikowałem ziemniaka w tego kijka, bo myślałem, że kijek zostaje na ziemi. I pomyślałem, że teraz powtórzę to doświadczenie, zobaczymy, nagramy to, jak to się będzie zachowywać i czy daleko poleci w górę. Mam parę ziemniaków gorszej jakości, które i tak by się nie nadawały do zjedzenia ani dla zwierzyny. Nie wiem, zobaczymy takiego. Zaraz to zrobimy. Dobra, na koniec go damy. Zobaczymy, czy poleci. Nie wiem, ile on może ważyć, ale niedużo. Petarda jest ta z tych mniejszych. Zobaczymy, co się stanie. Dobra. Zobaczcie, jaką mam fajną zapalniczkę z Ursusa. To jest jeszcze za ten stary traktor. Z 20 lat ma. Okej, próbuję. Można było dać mu większego ziemniaka jeszcze. O kurde. Jeszcze mam taką. To nie jest ta z tych największych, to jest taka średnia. Op, na taczkę rzucę. Jeszcze takiego dużego ziemniaka nabiję. Oczywiście nic się nie zmarnuje jedzenia, później te ziemniaki pójdą. Pozbieram je, będą dla zwierzyny. Także próbuję jeszcze taką odpalić. O kurde, aparat! O nie! Jednak okazało się za ciężkie. To wszystko. Ciekawe, czy aparatu szlak nie trafił. Ale się dymi. Nie, przesadziłem z tym ziemniakiem. O kurde. Aparat zgasł. O nie. Zepsuł się. Szlak go trafił. O kurde. Widać trochę uszkodzeń. Tu jest uszkodzenie. I brudny obiektyw. No ale dobrze, może nic mu nie będzie. O kurde. Teraz Jarek to pocisnąłeś. No niestety. Ale powinno wyjść ładnie nagranie. Najważniejsze, żeby karta przeżyła. Bo widzisz Jarek, miałbyś GoPro, to byś tak nie cudował światem. O kurde. Ja nie mogę. Niestety, powiem wam, nic się nie nagrało, ponieważ nie to, że się aparat zepsuł. Zabrakło miejsca i dlatego on się sam zgasił. Kurde, Jarek, to lipa. No lipa trochę, ale to nic. Mam jeszcze jedną petardę i nagramy to jeszcze raz. Już nie z ziemniakiem, tylko po prostu wbiję z całej siły, żeby nie mogła odlecieć. I co? I niech się nagrywa. Ta-ra-ra. Powinno starczyć minut i baterii. I palimy.
kurde. I ja tu będę miał sprzątania teraz. Jarek, na pewno posprzątasz. No czego, nie muszę. No i dobra, słuchajcie. Fajnie, że ten sznurek się rozwinął. Starczy tego wszystkiego. Powiem wam, że wystarczy, kurde. Została mi jedna petarda, ale to obiecałem w rodzinie młodemu. Jak widzicie, bezpieczeństwo zachowałem. Maska była, bo to jednak materiały pirotechniczne. Trzeba bardzo uważać. Teraz muszę tutaj wziąć, posprzątać, także mam co robić. Ogólnie to nie jestem za petardami, bo cóż to takiego, pieniądze lecą w powietrze. Lepiej przeznaczyć na inne przyjemności, na przykład napoje bezalkoholowe, ale to jest tylko moje zdanie. Także pozdrawiam was, trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Na razie, cześć!